20 kwietnia 2013 roku w Szczucinie odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Małopolskiego i poświęcenie pompy wysokiej wydajności. W imieniu jednostki OSP w Szczucinie wszystkich przybyłych powitał prezes druh Michał Urbanik. Po powitaniu kapelan powiatowy ksiądz Zygmunt Warzecha poświęcił pompę wysokiej wydajności, a następnie zarząd udał się na posiedzenie, które odbyło się w Samorządowym Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie. Skąd pomysł na wyjazdowy zarząd w Szczucinie? Oto zapytaliśmy Edwarda Siarkę, prezesa zarządu oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej w Małopolsce. No więc muszę powiedzieć tak, że od dłuższego czasu zarząd wojewódzki wybierał się z wyjazdowym posiedzeniem do powiatu dąbrowskiego. Nie ukrywam, że zrodziło się to w mojej myśli jeszcze wtedy, kiedy interesowałem się szczególnie tym, co dzieje się w tym powiecie w czasie powodzi w 2010 roku. Oczywiście praktykujemy takie wyjazdowe posiedzenia, ale ze względu chociażby na kwestię związaną z kworum, żeby ludzie dojechali w takie miejsca wyjazdowe, bo wiadomo, że jest to oddalone miejsce od tych, powiedzmy sobie, innych części województwa, nie położone jakoś centralnie, żeby tutaj przyjechać. Chciałem jakoś też dowartościować tych ludzi, którzy działają na rzecz społeczności lokalnej, prezesów, strażaków, władze lokalne i poznać specyfikę, problematykę, zwłaszcza tą powodziową tego regionu. Dzisiaj była okazja, żebyśmy rzeczywiście to poznali. Przedstawiał swój materiał pan burmistrz, przedstawiał pan starosta, pan komendant i też omówiliśmy wszystkie sprawy, które są bolączką jak gdyby od tej strony takiego zabezpieczenia, zwłaszcza przeciwpowodziowego tej ziemi.
Dzisiaj rozmawialiście też na temat Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Na czym ten system polega i kto w nim może brać udział? Jaka jednostka może się w nim znaleźć? Tak, jeżeli chodzi o Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, to ja chciałem podkreślić tak, że na terenie województwa małopolskiego mamy 1351 straży, w tej chwili OSP. Natomiast w krajowym systemie z tych jednostek w tej chwili 340 jest włączonych do tak zwanego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. I żeby dana jednostka była włączona do tego systemu, to przede wszystkim ona lokalizacyjnie musi być zatwierdzona przez komendanta wojewódzkiego. Chodzi o to, żeby w tym systemie były jednostki, które są w stanie dojechać do tych miejsc najbardziej zagrożonych, newralgicznych z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców. Minimum czy maksimum dojazdu 15 minut. I stąd, że tak powiem, to jest jedno kryterium. Drugie to jest takie, żeby taka jednostka miała odpowiednie wyposażenie, czyli minimum dwa samochody, miała sprzęt ratowniczy, bo tutaj chodzi o zwłaszcza udzielanie pomocy osobom, które są poszkodowane w wypadkach drogowych. I żeby ta jednostka miała przeszkolonych strażaków, którzy są w stanie pracować już w systemie takim bardziej zaawansowanym, z aparatami tlenowymi. I żeby to była jednostka mobilna, która na każdy sygnał o zagrożeniu jest w stanie reagować. Czyli ma odpowiednią ilość przeszkolonych strażaków, kierowców i sprzęt, tak jak powiedziałem. To jest warunek, żeby jednostka była włączona do krajowego systemu. Dziękuję. Dziękuję bardzo.